No dobra, siemanko. Chcieliście odcinek ze ścigacza? Będziecie go mieć. Jak widzicie, troszeczkę się tu pozmieniało. Zrobiło się o wiele więcej miejsca. Chociaż nie ukrywam, że jeszcze to nie jest koniec, jeszcze tu jest przede mną pełno sprzątania. Będę się troszeczkę spieszył z tym odcinkiem, bo nie ukrywam, że dzisiaj mam wolne, no mam pełno spraw do załatwienia i w międzyczasie znalazłem trochę czasu, więc nagrywam dla was ten odcinek i posprzątałem trochę w tym garażu. Normalnie bieganina dzisiaj od samego rana. Jak chcecie zobaczyć, jak było wcześniej, no zapraszam do poprzedniego odcinka. Tam był rzut na ten syf cały. Trochę osób mi tam podpowiadało, żeby tutaj jakieś półeczki porobić na ścianie, ogólnie jakoś, kurde, jakiś regał czy coś w tym stylu, żeby było pełno półek i wtedy bym to wszystko upchał. Lecz no, za bardzo nie chcę tutaj dostawiać żadnej półki i przenosić wszystkich klamotów do garażu. Chciałbym, żeby tu było jak najmniej, ponieważ no, nie ukrywam, że to miał być garaż, a nie jakiś warsztat, więc no, to, że stół jest i coś się robi, no to tak wyszło przy okazji. Za niedługo prawdopodobnie u nas stodoła się zawali. Zawali się albo ogólnie rozbierzemy ją i będzie tam stawiany nowy budynek od podstaw i myślę sobie tam zrobić swój, mój własny taki warsztat. Ogólnie, żeby jeszcze miałem jakiś kanał, żeby autem, tranzytem albo jakimś innym autkiem sobie wjechać i też przy autach trochę porobić, bo jeździć do kogoś i na kanał, żeby po prostu przy aucie zrobić, to jest istna porażka. A tak to zawsze bym sobie coś więcej podubał przy tych samochodach, nie tylko przy motorach, nie? I tak samo bym sobie urządził taki warsztat uczciwy, jakiś z półeczkami, nie z półeczkami, jakieś godne oświetlenie, żeby dało się to cokolwiek nagrywać na tym, na tego YouTube'a. I ogólnie powoli kompletował sprzęty, no. Na razie, jak na razie, główny ból, dla którego niestety nie jestem w stanie realizować 80%, nie żartuję, 80% projektów, jest to, że brakuje mi tokarki. Jakbym miał swoją tokareczkę, no to szłyby takie projekty, o jakich wam się nawet nie śniło, że coś takiego do pita można zrobić. Nie będę mówił, jakie to projekty, no bo ktoś mi może pomysły pod i manić, no i będzie problem taki, że bym nagrywał drugi raz to samo. No i tak jak mówiłem, no jakby była jakaś tokarka, no to projekty by szły kozackie, naprawdę kozackie. Druga rzecz, jaka by mi się przydała do takiego warsztatu, to migomata mam, jak widzicie. Nie jest to jakiejś wysokiej klasy migomat. Tu możecie, jakbyście czasami chcieli widzieć, co to jest. Jest uwalony strasznie. Bester jakiś. Myślę sobie właśnie kupić za jakiś czas do niego argon i drut, żeby spawać ogólnie aluminium. Bo tak samo kozackie projekty by się kroiły. Kolejne. Ja bym dał radę aluminium spawać. Na pewno to spawanie nie byłoby to samo, co TIG-iem. Tiga też myślałem, kurde, kupić, ale też trochę kosztuje, taki w miarę uczciwy TIG. No, ale to, jak wam mówię, podkreślam wam, na wszystko na razie kasy brakuje, może się kiedyś odrobię. Będę musiał trochę tych motorów posprzedawać moich i zainwestować prawdopodobnie w sprzęty. Bo czasami te części, co są w pitbajkach, to jakość mnie rozpierdziela. Nie tylko w pitbajkach, bo ogólnie w krosikach. I dałoby się to mocniej zrobić, znaczy dałoby się to zrobić mocniejsze i lepsze. No dobra, nie będę was zanudzał, bo pewnie zaraz mi bateria padnie. Chcieliście odcinek oczywiście o tym ścigaczu. Dużo razy się mnie pytaliście, co to jest za motor, co on tu robi. I jedna osoba nawet gdzieś tam widziałem pod jakimś filmem napisała mi, żebym odbudował. Odbudował ten motor. Lecz no, ja bym chciał go odbudować, to bardziej by mi się opłacało kupić trzy takie same używki, motorki. Trzy takie motory pewnie bym w cenie odbudowy tego kupił. Cóż,
jest to, cóż mogę powiedzieć o tym motorze? No jest to motor mojej siostry. Niestety no, miała na tym wypadek. Teraz już jest rozkompletowany. Kiedyś już go pokazywałem na jednym z odcinków starszych. Nie pamiętam na którym. Może jak znajdę, to mam tam link w opisie pod filmem do tego starszego, jak to wyglądało bardziej kompletnie. No cóż, no, motor jest po konkretnym dzwonie. Co się stało? No, siostra jechała, jechała sobie drogą, gościu wyjeżdżał z drogi bocznej, no i ją trącił. Trącił ją, nie zauważył czy coś, no i trącił ją. Siostrę się wywaliła, wleciała do fosy, uderzyła chyba w mostek, a motor smykiem zgarnął przechodnia po drodze. Przechodnia po drodze zgarnął, ściął znak i wylądował zaraz koło siostry. Cud, że się nic dużego, takiego konkretnego nie stało, ale niestety nie ukrywajmy, że wyglądało to bardzo groźnie. Deczko motor uderzyłby w bok, byłoby po siostrze. Niestety. Taka masa, jakby ją dobiła do mostka, no to skończyłoby się to źle. Cóż z tym motorkiem się stało? No niestety, no jak widzicie, pewnie cała instalacja, wszystko, instalacja jest rozwalona w pierona. Co nieco tam pod bakiem coś tam ocalało, ale instalacja tam na ogonie, instalacja z przodu motoru, jest wszystko rozwalone w mak. Chłodnica jest rozwalona, przednie koło było rozwalone, scentrowane, no scentrowane, pęknięte i ogólnie lagi, półki, półka dolna pęknięta, lagi powykręcane, jedna w jedną stronę, druga w drugą, klamki, nie klamki, manetki, wszystko rozwalone w pierona. Z przodu, no nie mówię nawet o lampie, o jakichś plastikach. Zacisk uszkodzony, tam tarcze, nie tarcze, opona tak samo chyba była uszkodzona z przodu, albo jeszcze, nie wiem, opona na pewno była lekko uszkodzona, nie wiem czemu ją siostra wzięła tą oponę, chociaż opony były nówki założone na tym motorze zaraz przed glebą. Cóż, no, rama jest wygięta, rama jest powyginana, popękana w wielu miejscach, normalnie jest powyginana, standard, tu macie crashpady. Wszystko powyginało. Cóż, nawet z drugiej strony nie chcę się tego przekręcać, bo się wszystko rozpierdzieli. No tutaj obudowa filtra, nie obudowa filtra, gaźniki chyba też były uszkodzone, bo rama uderzyła w gaźniki. Nie, przepraszam. Tu jest na wtrysku. Przepustnicę. W przepustnicę chyba uderzyło. To jest na wtrysku. To jest Honda. Honda CBR 600 RR na wtrysku jest. Cóż, no wszystko jest praktycznie uszkodzone. No nie wiem jak jeszcze dokładnie z tym silnikiem. Wiem, że gdzieś był chyba olej wyciekał. Tu jest na przykład dowalone wszystko od spodu. Filtr jest w całości na szczęście. Wydech jest przód ogólnie, bo tu też był układ wydechowy jakiś droższy do tego założony, nie oryginalny. Tutaj pierwsze te kolanka i to wszystko jest z katalizatorem, to jest uszkodzone. Końcówka wydechu była jeszcze taka w miarę, dlatego chyba siostra zabrała ją. Kostkę. Tutaj wszystko powyłamywane oczywiście. Wszystko wyłamane. Na ogonie tak samo. Całe jest wszystko. Cały stelaż jest przekręcony do boku. Wahacz też uszkodzony z tyłu. Nie wiem, czy gdzieś tutaj było. Nie wiem, czy się wam uda to pokazać. W tym miejscu stopka wbiła się, oderwała się stopka od zmiany biegów i wbiła się tutaj w wahacz. Nie wiem, czy będzie widać tę dziurę. Wbiła się w wahacz. No, ogólnie, no, praktycznie wszystko w tym motorze jest uszkodzone. Praktycznie wszystko jest w tym motorze uszkodzone. No. O, komputer ocalał. Pod bakiem, no, komputer jest ok, sterownik cały, no, no nie ma żywcem, jakby człowiek chciał tutaj listwa wtryskowa, nie, przepustnice są ok, przepustnice będą ok, chociaż bak jest trochę wygięty,
Bug trochę wygięło, cofnęło do tyłu. No, ale przepustnica jest ok. I listwa wtryskowa też by była ok. No. Dobra, to tutaj cofam. Jeszcze by coś. Silnik wam powiem tak. No, mam nadzieję, że paluchu moich nie było widać. Powiem wam tak, silnik. Ja bym wymienił dekiel, chociaż już tam olej jest. Kurde, to co mi tam mówili koledzy, że był pęknięty dekiel. Olej jeszcze w silniku jest, więc prawdopodobnie silnik może by udało się jeszcze jakoś odratować. Wiązkę do tego komputer jest. No wiązka jest uszkodzona, ale komputer jest, to jest najważniejsze. Z silnika może by było coś. No widać, że to jest podwinięte troszeczkę. Podwinęło tutaj do góry lekko, no bo to wszystko kurde do rama dobiła. Siostra tyle inwestowała w ten motor, jedna gleba i cała kasa poszła się imanić. Ale na szczęście, bo motor zawsze można kupić nowy, albo można naprawiać. Ale jak się tobie coś stanie, no to o takich rzeczach się lepiej nie myśleć. Nie myśleć o motorze, tylko o swoim zdrowiu w pierwszej kolejności. Cóż, no co dalej będzie z nim? No prawdopodobnie pójdzie na złom. Nie wiem, ewentualnie z siostrą się jakoś ugadam. Zostawię ten silnik sobie, jakby coś w przyszłości na jakieś projekty albo coś. Silnik może zostanie, a resztę tej aluminiowej ramy i to wszystko, no to no nie ma tutaj nic już dobrego, tak wam powiem. Wszystko co dobre, takie z zewnątrz, to siostra we mnie wzięła, no silnik tylko jedynie i tyle, no i komputer i takie pierduki co pod silnik by były, jedynie to. Odbudowywać się tego nie opłaca. Na razie motor wywalę stąd z garażu, żeby leżał gdzieś i nie przeszkadzał. Może jak się uda, wpadnie jakiś romet na testy, ale to zobaczymy, bo nie jestem w stanie powiedzieć. Jak się uda, to wpadnie jakiś romet, pitbike do testowania, do zabawy, do projektów, ale to wszystko zależy od tego, jak się sprawy potoczą. Ponieważ no, nie chciałbym ogólnie, tam widzicie pita mojego koło transita, nie chciałbym mojego pita tak męczyć testami. No niestety części o wiele droższe niż do takiej 80 albo 110, więc myślę sobie jakiegoś pitbike'a sprawić dla was do testowania, do rozbierania go, do modyfikacji, do takich kurde coś ale typu jak miałem w RC-ku, o tak wam powiem, do takich różnych udoskonaleń, modyfikacji, testów, porównań, no i żeby zapierdzielać sobie w wolnym czasie, żeby nie męczyć się z tym kopaniem 170, taki motorek, jakby wam to powiedzieć, do zabawy. Bo powiem wam, że na pitbajkach zabawa jest przednia. Bardzo lubię ogólnie te motorki. Nie wiem czemu. No jeździłem wcześniej na tych większych. No jest, był ten kop, było to przyspieszenie. Była też ta frajda. No i przerzuciłem się na te mniejsze motorki. I powiem wam, nie żałuję. Naprawdę wam nie żałuję. No słabsze są, bo są słabsze. Nie ma tego pierdzielnięcia jak na przykład 250 w dwusuwie, jak weszła w rezo. No nie ma tego, ale no te pity mają to coś w sobie, co mnie cały czas trzyma przy nich. Nie wiem co dokładnie to jest. Ogólnie no, zaraziłem się tym. No i latam, no. Latam od czasu do czasu na zawody. Ostatnio, no niestety, nie ukrywam, no nie udało mi się do Rzeszowa na piknik rodzinny podjechać. Na zawodach wystartować, no niestety się nie udało mi, nie ukrywam, brakło czasu, teraz do Dąbrowy Górniczej chciałbym się przejechać, zobaczymy jak to wyjdzie, bo już za niedługo są zawody, chciałbym się przejechać, ogólnie poskakać na ich tam torze, bo 2 lata temu jak byłem, to powiem wam, że wtedy byłem RC, i powiem wam, że tor niesamowity. Szkoda, że nie miałem wtedy RCU mojego, bo bym poskakał o wiele, wiele dalej
i o wiele, wiele lepiej by mi się jechało, bo RC niestety, nie ukrywam, no dobijało mi to zawieszenie do zera i normalnie czułem kask na karku. Oj, dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się standardowo w kolejnym z odcinków. Podobało się wam standardowo łapeczkę w górę, nie podobało się łapeczka w dół. Jesteś nowy, proszę cię. Say what? Proszę cię, jak chcesz, no, zasubskrybuj ten kanał, to nic nie kosztuje. Chcesz być na bieżąco z odcinkami nowymi i tyle. Jak chcesz być na bieżąco, to wiesz, co masz zrobić, więc ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w następnym z odcinków. Co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku, możecie pisać na dole w komentarzu. Zobaczymy, może rozważę wasze propozycje i nagramy od tym odcinek, więc na razie. Trzymajcie się. Hej! 3, 2, 1, go!